Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Iwoli, a to jest przegrajmy w Prince of Persia Piaski Czasu. Znajdujemy się w tym miejscu, gdzie ostatnio, czyli właśnie zeskakujemy ze szczytu klatki na ptaki. Jak pamiętacie, tutaj otwarliśmy ścieżkę, ale jeszcze trzeba Farę wpuścić, która gdzieś tam na dole siedzi. O, dokładnie w ten sposób, odrabina. Dzięki. A my to musieliśmy naokoło latać, nie? Bo ona sobie nie wskoczy. Czekajcie, wpadłem na genialny pomysł, a mianowicie sterowanie, klawiatura i sztylet. O, sztylet jest na scrollu? Nawet nie wiedziałem. Chodzi mi o to, odcofnij. Nie? Lol. Gra nie łapie klawiszy specjalnych. Aha, nie, łapie. No właśnie, przycisk myszy piąty. I dobra, widokami się jeszcze nie dobawił, tylko zresetuj kamerę na czwóreczce. Dzięki temu będę miał jakby pod ręką rzeczy pokroju spadania i resetowania kamery. Jeśli do tej pory wierzyłeś w to, co mówiłem, to może uwierzysz również, jeżeli ci powiem, że gdy przechodziliśmy przez te ruiny, coraz bardziej coś ciągnęło mnie ku dziewczynie, która szła ze mną. Rozsądek kazał mi nie ufać jej. Miała dobry powód, by mnie nienawidzić. Ale dała się poznać jako lojalny kowal. Przyznaję, byłem wdzięczny za towarzystwo kogoś z krwi i kości. Okej, wszystkie trudne skarabeusze. I już tam widziałem dźwignię gdzieś jak walczyłem, którą musimy otworzyć, żeby Farah mogła wejść. Voila. Auć. Jesteś cały? Tak. Nie jest, dzięki. Jestem cały. Mamy kolejny zbiorniczek na piasek i Farah, wskakuj. Cudownie. My pójdziemy naokoło. Tu nie ma drzwi. Stań na tej płycie naciskowej, dobrze? Hello? A, dziękuję. Nie wiem! Możesz prześlizgnąć się przez szczelinę albo coś? Dobra, i już widzę kolejny kompleks pułapek. Jeszcze nie udało mi się. O nie. Grzybki. Fuj. Jeszcze nie udało mi się załatwić żadnego z poleszczenia w formie napisów i chyba takowego nie ma. Niestety. Ała, dziabnęło mnie, dziabnęło mnie. Szlak. Brawo, książę. Za szybko puściłem przycisk cofania czasu i tak to się kończy. Okej, jestem. Dobra, nie mówię, że to nie było dziwne, bo to było dziwne. Przejdę, jestem. Ała! Człowiek za szybko puści shift, dosłownie minimalnie. I ten to się kończy. Jeszcze, już. Dziwne. Jestem! Mam wrażenie, że już to kiedyś przeżyłem. Udało ci się. Aha, i to jest miejsce, gdzie teoretycznie powinienem spaść. Ale zapomniałem sprawdzić, czy mam spadać, czy nie mam spadać, więc wiecie, boję się tak trochę. Szkoda mi trochę piasków moich cennych. Zapisujemy klify i wodospady. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. No to mamy drzwi, które musimy otworzyć w Farze i krytyczną ilość życia nie spadam, bo nie chcę.
Wow. I możemy tam wejść. Na przykład tą palmą. Teraz ogólnie będziemy skakać księciem po drzewach. Jak na typową małpę przystało. Okej, okay, jeden ptaszor padł. Nie wchodź po ścianie, książę, blokuj się. Okej. Naprawdę już chowasz broń? Przecież tam jeszcze jest ich troszkę. Dobiegnę, dobiegnę. Tam trochę dalej, koło wody, będzie jeszcze kilka. O, u górę. Czekajcie, wymierzę. Ha, i już mam zakupioną duszę wojownika. Oraz od razu kupiłem dwa trony, więc... Wiecie, skończymy tą serię. I od razu zabieram się za kolejne części. Zgodnie z... Wow, 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 obietnicą nie gram w tę grę. Chociaż, wiecie, tak to kusi strasznie, ale nie, będę wytrwały. Tylko przeszedłem na razie początek do dwóch save'ów bodajże i dalej nie idę. I już po tych dwóch save'ach przyznaję, że gra jest ciężka. Dusza wojownika, dwa trony zresztą też. Dużo cięższe niż to, co tutaj mamy. Tam się naprawdę da zginąć. Ała! Pi. I pi, szybko, książę, pi! Ok, jestem gotowy. Jeszcze ktoś? No chodź. Ok, jeden padł. Jeszcze jeden z tych ucieczek. Nie odwracaj się plecami. O, nie, jeszcze trzy. O, rzesz. Taś, 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 taś. Dobra, noc. Dobra, nie mogę tutaj robić kontro, bo spadam. Gin. Użyłem kamery tej, żeby mieć widok cały, bo ogólnie chyba tak łatwiej było widzieć ilość tych ptaków i... No, wiecie, łatwiej było po prostu. Stwierdziłem, że warto pobawić się trochę kamerami. Dobra, teraz mogę skoczyć. O, wysłapał się. Tak trochę za szybko wyskoczyłem. Chociaż gdybym skoczył za szybko, to by książę nie wyskoczył, bo... Tak jest tak raz, że skaczę tylko z krawędzi. A jak nie jesteśmy przy krawędzi, to się turla. W sumie dobre rozwiązanie. Tak. Mówiłem o skakaniu, a teraz skakać nie miałem. Miałem po prostu przebiec i się odbić o tą mchu. Także tak często są miejsca do wybicia się z od ściany oznaczone albo cieniem kolumny, jak to było przy... Jak się nazywało to miejsce? Tak, przejdziemy. No tam, gdzie mieszkaliśmy. Jeszcze sobie zapiszę grę. Tak, ponieważ no, przeszliśmy wszystko naokoło. I tam był cień. I ten chcę usunąć, bo mi psuje widok. Ciągle klify. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Tutaj był mech na ścianie, który nam pokazywał, gdzie mamy się odbić. Nie. Jej. O, właśnie. Uważaj na skarabeusze! Zbliżamy się do łaźni. Zobaczcie, jeżeli słyszycie spam myszki, ale sobie wzmocniłem mikrofon. Bo było cicho i musiałem wzmacniać, wiecie, w programie, a to niża jakość. A tak to mam głośniej, od razu łapię, ale też może łapać się myszkę i klawiaturę. A, mam pełne życie. Miło. Ała! Dziabnąłem ciebie przecież, głupi skrabę uszu. Jak mówiłem, Fara może nas ustrzelić.
Jeszcze nas zabije. Dobra, gdzieś tam mamy źródełko. I ostatni tutaj gdzieś był. A, dokładnie, tam mamy źródełko. Fontannę jakąś. I widać, że łaźnie, ponieważ para się unosi. Chociaż wy jeszcze nie wiecie, że to są łaźnie, ale... Nikt wam nic nie mówił, okej? Okay? Właśnie wspominam akurat dobrze, chociaż jak zawsze były trudne, to jednak było coś fajnego w nich. No, nie licząc samego przeciwnika. Właśnie. No, teraz wam książę powiedział, że to są właśnie, więc już nie ma, że spoileruję. Na nich działa z tego co widzę przeskok z wyssaniem. A więc nasza przyjaźń będzie przebiegała bardzo dobrze. Gdyby nie działało w ogóle przeskok, to bym kolesia nie lubił. A tak niech sobie będzie. A i znowu muszę zdobywać zbiornik mocy, żeby móc używać. A on blokuje taki zwykły przeważnie, żeby móc używać Uber zamrożenia, jak ja to nazywam. Jeszcze ktoś będzie. Widzę to po mieczu. Haha, udało się. Takie mi blokuje. Ale na nią działa chyba wyssanie od ściany. Dobra, dobranoc panu. Idę ratować Farę, bo ją biją. Sigo, szybko. Dobranoc panu. Nie wiem, czy zmora piaskowa może w ogóle spać, ale nieważne, mówię mu dobranoc. A co się będę. W końcu mówiłem, że śmierć jest wiecznym snem. Ale teraz po dziecku pojechałem, ach. Pięknie, z nogą w murku, bo mu trochę zniknęła. O, wstawia się. Ha, zdziałało, to był przez przypadek, nie chciałem klikać wessania. Nawet nie wstawaj. Teraz wszyscy. I ta muzyka, w sensie ta gitara i w ogóle. Nie spodziewałbym się jej do gry... Do gry o Persji. Bo tak trochę... Wiecie, dawne dzieje... Przed średniowieczem. No tak, to już robiłem. Właśnie, 33%. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. 1/3 gry za nami w 4. odcinku. Czyli co, 12... Wszystko w porządku. Wiem. Czyli co, 12 odcinków, tak? Ma być. Według procentów. Już gdzieś tutaj... Tu mamy coś zrzucić. Konkretnie mamy zrzucić bloczek. Patrz! Zobaczy, dokąd ona... Zaraz poznacie jedną z najgorszych razem z grzybkiem pułapek.
wchodzenie nie jest jeszcze takie straszne. Ała. Co wchodzenie? Aj, znowu ten okropny moment. Książę! Kiedyś miałem na to strategię taką. Ale już zapomniałem ją niestety. No, prawie. God damn it. Książę, nie rób mi tego. Chyba, że nie wiem, skąd spacji? Nie działa. Dobra, poszło nieźle. Auć! Widzieliście, jak go zamiotło? To nie było najlepsze rozwiązanie? Teraz tylko spokojnie. No, witam. Fara siedzi na stanowisku strzeleckim, a oto to, dlaczego lubię łaźnie. Nowy miecz, jej! Tak, czasami trudno dojść do porozumienia z księciem, żeby nie skakał jak opętany, tylko żeby... Nie, nie, książę. Dobra, zrobimy to tak. Dobranoc. Coś jeszcze? Ała, nie dali mi go wyssać. Jak dobrze, że w późniejszych częściach zrezygnowano z wysysania. Potrzeba przesęczona jest tak trochę uciążliwe czasami. Ale nie będę faktów wyprzedzał. Szybko. Ała, wiedziałem, że mnie dziabnie. Wiedziałem. O nie, nie, pułapka! I se trep! Spokojnie, pojedynczo. Fara nam pomaga. Bo nie strzela do nas, więc jest dobrze, nie jak poprzednio. Granat. Jeszcze tam gdzieś widziałem chyba jednego, poza tym. A nie, jednak wszyscy. Nawet Fara zeszła. I tak, pierwsze co? Pierwsze co to się napić, a drugie co to... To podepchniemy tutaj, bo wygląda jakby to było tego miejsce. I teraz tak, co ja tutaj widziałem? Widziałem, że muszę wejść na górę. Te drzwi nie wyglądają na zbyt solidne. Myślisz, że udałoby ci się rozbić je mieczem? A kim ja niby jestem? Rustamem? No, nie zniszczę ich. Gustaw nie jest kimś z jakichś legend ich mniejszych. Tego bloku tam nie przepchnę. Mam być ostrożny, tej jęki. Patrz, za tymi trzema drzwiami jest jakaś dźwignia.
Okej. No to dwoje drzwi jest otwarte. Które drzwi mi otwarła Fara? Bo nie widzę. Serio, gdzieś tutaj? Nie. Aha, dobra, pamiętam. Ale najpierw sobie zapiszę, bo jeszcze umrę i co będzie? No właśnie, po tej ścianie musimy pobiec. Coś tam błyszczy. Ciągle 33%. Gotowy. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. No to co, biegniemy? Jeszcze mamy chwilę czasu, więc... No wiem, gdzie to jest. Szybko, zanim się zamknie. No, szybko to już biegnę. Książę! Ech, pracuj tu z takim, nie zdążę. Ale ja zdążyłem. Tego się nie spodziewałem. To nam powinno... Aha, wodę wypompuję. Dobra. Jak nie będzie wody... Woda! Płynie w dół! Skoro nie ma wody, to my będziemy w stanie pobiec po ścianie w tym oto miejscu. A bo już się księży nie będzie ześlizgiwał, bo nie będzie miał mokrych butów. Nie, czekaj. Na kolumnę. Ha, dokładnie. A mam do wyboru takie kamery tylko. I teraz stąd możemy przeskoczyć spokojnie do przodu. I na dźwignię. A dzięki dźwigni będziemy mogli tam na dół zrzucić ten kamień. Auć. Dobrze, że tutaj została woda w tym oczku wodnym. Możemy się napić. I teraz tak. A, to jest do połowy tylko zrobione. Jeszcze po drugiej stronie druga dźwignia i będziemy w domu. Tylko gdzie tu jest wejście na to? Dobra, mamy półkę. Pytanie. Nie. Tędy? Dobrze myślę? Doskoczę? A, doskoczył. I teraz stąd możemy. Hop. 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 Ha! Te szybkie skoki się czasami bardzo przydają. Tak właściwie ich nie za bardzo znałem, jak grałem pierwszy raz. Dopiero je wyczaiłem po zagraniu w Zapomniane Piaski. Tam to wyczaiłem. Chodź. Nie ma tu wody? Przecież tutaj nie ma żadnych krat odpływowych. I możemy spokojnie zrzucić kamień na dół. Dzisiejszy odcinek będzie ciutkę dłuższy, na przykład... pod 40 minut. Nie martw się, nic mi się tu nie stanie. A czemu pod 40 minut? Ano dlatego, że... dlatego, że chcę zdobyć ten miecz w dzisiejszym odcinku. Jak już jesteśmy tam, no to co mi szkodzi? Widzicie? Wyczułem to. To trzeba robić w momencie, kiedy... książę dotknie nogami tej ściany drugiej. Jak ją ugina. I w tym momencie mamy czas, żeby się wybić.
A nasz Kamol jest tutaj. No łapko książę. No, dziękuję. Teraz kamień poleci razem z wodospadem. Poszedł. I tam jest drabina, na którą nie wejdziemy, ponieważ no mokro jest w nogi i książę nie potrafi się po ścianie pobiec, się ześlizguje. Mi się podoba, że nawet jak ciągle powtarzam, gra jest stara, a dowalili patent, że książę się ześlizguje z półki, jak biega z wody, jak ma mokre buty. Tego nie ma nawet w większości dzisiejszych gier. Nie mam zamiaru spadać, bo to jest ta miejscówka, gdzie walczyliśmy z wszystkimi zmorami. Oła, czemu książę spadłeś? No tak. Nie spadł, niestety półki nie zjechał i musiał spaść. Czy miał się opuścić i byłoby dobrze. Okej. Na górę. Teraz spokojnie. Dziękuję bardzo. Hop. Wow. Się wykruszyło. Wszystko tu jest takie zniszczone po tych zmorach. Trochę piasku i od razu wszystko się niszczy. Było takie ładne. W końcu pałac Azadu na pustyni. To było takie ich mniejsze dzieło sztuki. Cud świata. Tak jak to zresztą Zo Sultana, książę mówił, że zawsze chciał odwiedzić taki cud świata. Okej. I już prawie już niedaleko już widzę grzybka. I widzę zmorę. No cześć. Jak wam minął dzień? Tak właściwie książę odkurzacz wsysa piasek. I sobie zdałem sprawę, że jak walczę, to zawsze wsysam najpierw tych, których mogę wyssać z wyskoku, czyli tych łańcuchowych najpierw zabijam, a dopiero potem zajmuję się tymi trudniejszymi. Taka walka wybiórcza. Dobrze, że potem mogę je wyssać. Też trochę czasu oszczędzę. Naprawdę ta kamera mi ułatwia życie czasami. Oj, tyle widziałem dzięki niej. Jak tam wir... Czyżby to była ostatnia fala? Ta będzie ostatnią. Dobranoc. Tak, to była ostatnia. I tu mamy wir, normalnie bym tutaj skończył, ale jak już wspominałem, chcę skończyć dopiero po zdobyciu nowego miecza. Jeszcze troszkę do niego mamy, ale już naprawdę o niedaleko. Jak widzicie, ten miecz tam pozwoli rozwalać ściany, hehe. Ale to będzie fajne. Ponad łaźniami. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Mieczu, mieczu mój, przybywam.
Już pędzę, już lecę. Tylko szafę przesunę. Patrz jaki hardcore, ciągnie szafę. Każdy normalny człowiek by tą szafę pchał, żeby... No łatwiej się pcha chyba. Co on tam mówił? Bo nie dosłyszałem. Muszę przyznać, że ten dubbing jest trochę cicho zrobiony. Jest dobre, mi się podobają głosy. Ale cicho zrobione. Chmura. Potrzebowałbym bardziej teraz fontanny, no ale... Nie będę wyprzedzał. Nie czuł. Pokażę wam zaraz kolejną śmieszną rzecz, o której też wspominałem w Zapomnianych Piaskach. Patrzcie na to. Gdzie jest jego stary miecz? Zgubił miecz. O jeny, tuż przed tym jak stąd znalazł nowy. Oh yeah. I teraz patrzcie na to. This is Sparta! Możemy kruszyć ścianę. Tak jak tutaj, która nas doprowadzi do fontanny kolejnej życia. Właśnie, chcę zrobić te materiały takie ciutkie profesjonalniejsze od normalnego gameplaya. Przynajmniej te nie, bo te już znam, więc te wyjdą tak czy jak w miarę takie dobre, poradnikowe. Chociaż to nie jest poradnik, nie bierzcie mnie za pewniaka. Wam nie pokażę najłatwiejszych sposobów i sztuczek. Myślę raczej, że będę musiał zacząć... Ha, życie. W idealnym momencie. Że będę musiał zacząć jakieś szukać miejscówek do duszy wojownika. Jak Rustam. No, jak Gustaw. Jej, jestem jak Gustaw. Bo tam się przydają to miejsca fontan życia i po nie będę szedł. Ale w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia w przyszłych odcinkach. Z Prince of Persia, Piasków Czasu. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Mówił oczywiście Miwoli. Cóż, trzymajcie się i hejos.